A jakie zdarzenie w Pani życiu najbardziej je przewartościowało? A co masz, byś miał na myśli? Nie wiem, na przykład na chwilę obecną moje życie zostało najbardziej przewartościowane, jak straciłem babcię. Że to mi przewartościowało życie i... Ach, no o tym myślę. I tak jakby ja się zatrzymałem i zacząłem zastanawiać nad tym wszystkim, że no jednak trzeba żyć tu i teraz, a nie przyszłością. A jak było u Pani? Czy było coś takiego, co przewartościowało, zatrzymało na chwilę życie? Może słowo przewartościowało, to może nie będzie adekwatne do tego, ale ja z reguły zawsze byłam silną osobą, a jednak wrócę do tej przeszłości, bo bardzo, bardzo mnie namawiasz po rozwodzie. Powiedziałam sobie, że jak nie będę jeszcze silniejsza, i ja stałam się silniejszą osobą. Ja zawsze byłam osobą decyzyjną, sama decydowałam o wielu rzeczach, ale po rozwodzie jeszcze stałam się silniejsza. No sam fakt mojej przeprowadzki do Warszawy, tak? No to też trzeba było mieć siłę, żeby to wszystko zorganizować, żeby to wszystko ogarnąć. Więc myślę, że to jeszcze bardziej mnie wzmocniło. O. A dzieci w jakim były wieku wtedy? To był rok 2011. Czyli już były takie oczywiście dorosłe. Oczywiście dorosłe kobiety były. No i jak one zareagowały na to, że taka rewolucja? No trzymały kciuki za mamusią. Za mamusię, czyli poszły za mamusią. Zdecydowanie.